sam początek chciałem podziękować za nagrodę, którą dostałem, taki autobus H09 z Muzeum Polska na kołach. Serdecznie dziękuję. Tu jeszcze takie pytanie od widza o niku Nikodem Dyzma. Prosił o pogadankę o ogólnej jakości dróg w PRL-u i czy Zagierka uległo to zmianie z punktu widzenia kierowcy. I ciekawi go jeszcze natężenie ruchu i pojazdy, jakie widywano wtedy na drogach, ciężarowe i osobowe. No, natężenia wiadomo nie było za bardzo, ale drogi były paskudne. No, obecne drogi to są w sumie do tamtych lat super, można powiedzieć, super, prawie że autostrady. Jak ja bym taką drogę widział w tamtych latach, to bym powiedział, to jest chyba droga szybkiego ruchu. Chociaż już było, już budowali w ten czas Gierkówkę, tą drogę, nie? Warszawa-Katowice. No, drogi to były kiedyś takie jak dzisiaj pół ulicy, można powiedzieć, ten pas jeden. Można powiedzieć, że było jeszcze pobocze bardzo wyboiste, że nawet z przeciwka, jak się widziało, na przykład żubry jeszcze dosyć były często widziane na drogach. Żubry 080, jak się nie mylę, ten symbol. Bardzo ładne, takie molochy, można powiedzieć. No to trzeba było już jednym kołem zjechać na pobocze po tych wybojach, a człowiek podskakiwał. Jakby nie kierownica, to by mógł tam wyskoczyć. Nie, albo trzeba było zwolnić, nie? A tak to było, no, dużo ciągników było rolniczych i zaprzęgów konnych w sumie. I dużo było bydła, pędzili albo spędzali z pól, na to trzeba było uważać. Szczególnie krów, krowy, barany, owce, też w zależności w jakich regionach człowiek, bo tam wiadomo, w górach, gdzie w strefach podgórskich, to wiadomo, owce. No, tam na nizinach poznańskim szczególnie nowy pas krów było. Ładne krajobrazy były kiedyś. Nie? No co, jakie jeszcze auta? Później no, już okazało, że już Jelcze się pokazywały. Jelcze, dużo starego typu, te kurołapy. Benzynowe jeszcze. Tak, to były benzynowe. Jak zwykle Królowa Szos, co tak trudno jej obrażać, że to skarpeta. Bardzo dużo ich było. No, maluszki się pokazywały. No, tam rzadko kiedy duży Fiat. No i bardzo rzadko jakieś zagraniczne, zachodnie auta osobowe, które nawet nie wiem, bo pojęcia nie miałem, jak to się nazywa takie auto. Bo raczej trudno było gdziekolwiek się dowiedzieć, nie? A na znaczkach, na logo, na tych autach człowiek się nie znał. Na przykład z Lwem, że teraz wiadomo, to jest Peugeot, że to Audi jedzie, no Mercedes jedyny prawdopodobnie, to tak się wiedziało o tym, nie? A tak to tak Fiata się znało, no ale to było Żiguli, Ładę, to tak się znało, nie? Urala, Kraza, no Kamazy się przecież już pokazywały, Uazy, Uazów raczej jeszcze nie, Gaz 69 był pospolity, no i Nysy. No i zapomniałem o Żukach, przecież to było takie popularne auta, że no wiadomo, że Nysy występowały jako sanitarki albo pogotowia były, nie? Warszawy tak samo, no a Żuki znowu pogotowia techniczne, tak, w państwowych ośrodkach maszynowych występowały. No i jako drobne auto do zaopatrzenia różnych przedsiębiorstw. No, to były takie auta w sumie. No i Lublin, Lublin 50, Gaz 51, tak zwany Lublin to był. Kochane auto, zresztą ja to było moje pierwsze auto zawodowe, na które żem wsiadł. Lublinkę, no, to już ja byłem szofer w ten czas, całą gębą. No, jak pojechałem z dwójką, tak? Tak, jak pojechałem do Kamiennej Góry, do Państwowego Ośrodka Maszynowego, tam dwa lata remontowali, remont kapitalny. No i pojechałem odebrać z kierownikiem jeszcze Warszawą, mnie garbusem tam zawiózł. No i w drodze powrotnej paliwa brakło. Tam był ten gaźnik regulowany taką nakrętką motylkową, taką iglicą. Tą iglicę się wkręcało lub wykręcało, zależnie jak.
No i brakło paliwa, ale z paliwem, nabyciem paliwa nie miałem problemu. Zatrzymałem takiego stara, chyba też starego typu, zaraz tam spuścił piątkę czy 10 litrów, kupiłem i tak to dojechałem do Pomu, do Obory Śląskiej. No. Także aut było w sumie mało było. Nie ale było więcej było takich. No i motocykli, a motocykli, no komarków, WSK, co prawie co druga WSK, SLK, no Junag oczywiście, gdzie, no i gdzie niegdzie jeszcze stara BMW. No i dużo radzieckich też tych było motocykli. Tak, Urale, nie? Prawdopodobnie. Urale. Nie wiem, czy to nie były czasami też Dniepry. No, no i rowery Ukrainy. To był popularny rower. Ale więcej było generalnie samochodów takich służbowych, nie? Takich do przewożenia tak, to towaru osobowego. Z początku. Ja nie pamiętam, żeby ktoś miał prywatne auto jakieś. To było jakieś służbowe. Już później się pokazało tam jedno na wiosce, a jakiś dyrektor szkoły, to tam Seremkę miało, bo jakieś tam inne auto, Warszawę. No, a tak to na ogół o taksiarze, taryfiarze, to tam mieli Warszawę, już później, który jak nabył któryś auto nowsze, no to już Fiat 125P, no. No a wracając jeszcze do tych dróg, to tam kiedyś opowiadałeś, że te drogi były takie, że wąski pas takiego utwardzonej nawierzchni, a na pobocze to było takie szerokie tam dla zaprzęgów też konnych, tak? Że to była tak, ta latówka tak zwana, tak? Tak, tak, tak zwana latówka, dlatego dużo narzędzi rolniczych były na koła żeliwnych. Z pola gdzieś na pole trzeba było jechać do poboczem. Krowy się poboczem pędziło. Ta krowa nieraz wychodziła poza oś jezdni. Nieraz się trąbiło, a gdzie krowa z ciekawości stanęła, jeszcze patrzyła, co to za auto jedzie, co? Ja też mam to prawo, no ale człowiek nic nie te. No jak jeździ autobusem już ogórkiem, jak wyjeżdżałem tutaj w Obornikach Śląskich, nie w kierunku tu Prusic, PGR puszczał akurat krowy rano. To tam nieraz z miejsca nie mogłem ruszyć, bo tak było jakoś w pościg wpadłem, no nie chcę tak głośno o czym mówić, z jakiego powodu. No ale człowiek nie protestował. Poczekał, aż to stado potężne przejdzie na łąkę, tam daleko nie mieli, ja wiem, 400-500 metrów. Nie. No. I tak to było. No a z tymi nawierzchniami to nie wszędzie był asfalt, to co było jeszcze, jakieś kostki? Były bruki, to co jeszcze w miarę. Jak był bruk jeszcze nieruszany, jeszcze po Niemcach, jeszcze po Niemiec, prawdopodobnie po Niemcach jeszcze jak był, a nie był jakiś tam przekopywany, to było dobrze, ale tam gdzie już nasi tam przekopywali, a rurę, a jakiś przewód puszczali, już wiadomo, albo trzeba było podskoczyć do góry, albo znowu jakiś dołek był. A już nie mówiąc o przejazdach kolejowych, no jedyny w Polsce najlepszy jest przejazd kolejowy, to ja nieraz oczy zamykałem i chciałem popatrzeć, czy ja już go minąłem, czy nie. Nie szło odczuć, czy go minąłem ten przejazd. To jest przed Kaliszem, ten przejazd kolejowy. To jest taka miejscowość, już teraz nie pamiętam. Od której strony, jak się jedzie? Od strony Ostrowa Wielkopolskiego. No. A jeździłem dlatego bardzo często, bo jeździłem tam na Skalę Mierzyce do Szczypiorna, do Agromy. Nie? Bo to jedyne wielkie Agromy to tak był Świerklaniec. Ząbki koło Warszawy, ulica Melaków, nie wiem czy w tej chwili tak się nazywa, Agroma Szczypiorno, no Czarno-Białostocka, bo tam większość było importowanych części z naszego niby przyjacielskiego Związku Radzieckiego. No. Co tam jeszcze było? No to tylko co mogę powiedzieć. A jeszcze tak a propos tych, bo wiadomo jak drogi. No to było, kiedyś opowiadałeś, że była tutaj w Obornikach przynajmniej dużo kostki tej bazaltowej, tak, tak. Śliskiej, nie, po deszczu. Tak. To ciężko się wtedy jeździło, nie? No bardzo takie... ciężko, no trzeba uważać, bo bardzo łatwo w pościg się padało. Ona była tak wypolerowana, gładka, po prostu jak marmur, można powiedzieć, nie? Bo to jest tak zwany ten czarny... bazalt. Taki, no to jest bazalt, ale to tak jakby czarny marmur tak wyglądał, nie? No. A tu u nas było bardzo takie niebezpieczne trochę,
No a w trasie, jak gdzieś się jechało, teraz wiadomo, jest dużo tych knajp przy stacjach paliw i tak dalej. A kiedyś gdzie kierowca taki zawodowy się zatrzymywał, kiedyś gdzie jadał? Kiedyś się zatrzymywało przy lesie, żeby odpocząć czy coś takiego. To tylko przy lesie, nie było parkingów. Były takie pobocza już wyjeżdżone gdzieś i tam się nieraz zasnęło się. Tam od czasu auto przyjechało, to tak we śnie człowiek słyszał, aha, to Żubr pojechał, a Jelcz, no syrenka albo trabancik poleciał, no nasz kolega z NRD takim no, honekerem. Ale jak były jakieś na przykład, nie wiem, knajpy takie przydrożne, słynne, bo to czasami się widzisz... Przeważnie takie bary były. To były takie bary, że tam tylko był bigos tygodniowy, chociaż bardzo smakował, człowiek był tak głodny, że musiał jeść i to smakowało. Kotlet mielony, bigos i co tam jeszcze mogło Flaczki? Flaczki, ale też nie zawsze. No i tam przeważnie piwsko. Tam jak się zaszło, to nie się schylił, człowiek gdzie stolik jaki wolny, bo piwoszy, no i każdy papierochę palił. No, ale nie było, było pretensji. O, stolik wolny. Nieraz tu między się siedziało między trzema facetami obcymi, którzy tam ze sobą jakoś dyskutowali prawie do bójki. Nieraz to człowiek trzymał talerz i jedną łyżką popatrzył tylko po oczach i jadł. I nie wtrącają się nawet w rozmowę, co człowiek by chciał tuknąć pięścią i cisza. No, bo bym mógł czasami nie skonsumować już tego bigosu. No, ale jakoś bardzo to fajnie to wspominam. No, ale były takie, kiedyś wspominałeś też różne takie bary przydrożne, takie słynne w całej Polsce, jak Gawra, czy jakieś takie... Aha, no, Gawra to była koło Rawicza. Dusigrosz był koło Śremu. U Dudziarza było koło Kościana. W Czaczu chyba też jeszcze był. Czaczu to karczma husarska była. To nie była taki zajazd jak ten. Koło Piły był Rębajło, Mściwój. Tutaj jak Ozimek, Opole, ja się nie mylę, to był Niedźwiadek. Taki podobny. I Wągrowiec pod Fartuszkiem. To nie wszystko, ale tak bardzo często gdzieś wstępowało, bo później się lata jeździłem już autobusem po wycieczkach. To znowu decydowałem, gdzie tu stanąć, bo każdy tam mówi, a trzeba było gdzie stanąć, żeby coś zjeść. No to zawsze tam zależy skąd wracałem, z nadmorza, czy na przykład z Częstochowy, bo też się jeździło na pielgrzymkę, ludzi się stamtąd przeważnie z pielgrzymki się zabierało i z powrotem się przywoziło. To już autobusem.